Po prawie 50 minutach meczu w Brędby mistrz Polski przegrywał 0-3. Do awansu brakowało aż dwóch goli. W 56. minucie Radosław Michalski urwał się duńskiej obronie i przeprowadził na pełnej szybkości rajd. Po którym dograł do Marka Citki, a ten z najbliższej odległości trafił do bramki obok rozpaczliwie interweniującego Mogensa Kroga. Na dwie minuty przed końcem meczu Marek Bajor wyrzucił piłkę z autu w kierunku pola karnego. Ta dotarła do Michalskiego, który zagrał ją do Majaka. Sławomir Majak uderzył w kierunku dalszego słupka, trafiając w Pawła Wojtale, który chyba siłą woli wepchnął futbolówkę do bramki Brędby. Wynik 3-2 oznaczał awans Widzewa do Ligi Mistrzów. bo Buduńczycy nie byli w stanie odpowiedzieć. Co więcej, to Widzew miał szansę na wyrównanie w doliczonym czasie gry, gdy Dębiński zamiast podawać lepiej ustawionym partnerom uderzył obok słupka.